Witajcie, kochani. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak śpiewać już teraz. Już teraz, w 5 krokach, jak zacząć śpiewanie. Mieliśmy kilka lekcji przed sobą, to jest 6 lekcja. I powiem Ci tak, jak nawet nie oglądałeś tamte wszystkie lekcje, to nic. Dzisiaj w tej lekcji pozbieram w całość to, co było. Ułożyłam to w 5 punktach, takich najprostszych wskazówek, dla każdego, żeby praktycznie dla Ciebie w tej chwili to było na tyle proste, żeby już teraz, jak jesteś tu pierwszy raz, żeby zaczęłaś śpiewać, ok? Żeby po prostu robiłeś to. Dlaczego warto śpiewać? Bo powiem Ci tak, czym więcej coś robisz, tym lepiej to robisz. Czym więcej zrobisz błędów w trakcie, to więcej się nauczysz i będziesz wiedział, czego wolno robić, czego nie warto robić, i co Ci służy, co Ci nie służy, to jest bardzo ważne. Oczywiście tu też bardzo ważne wspomnieć o takim syndrom blondynki, to nazywam. Czyli, jeżeli coś będziecie robić i tu w tej chwili, jak będę Wam tłumaczyć, jak zacząć już teraz śpiewać, to warto nie wchodzić w buty tej blondynki. Co mam na myśli? Blondynki są wspaniale, właśnie sama się zastanawiam, czy nie pomalować się na blondyn, ale na razie podoba mi się, jak mnie przyroda zaplanowała mój wiek. Więc jest tak, blondynka to jest taki sposób bycia, czyli wtedy, gdy syndrom blondynki, tak to nazywam, czyli wtedy, gdy coś robisz, ale wiesz, że za chwilę zrobisz to źle, bo nie umiesz na przykład, i wtedy, by wytłumaczyć ten błąd, który będziesz robić za chwilę, to robisz wszystko już gorzej, żeby tylko pokazać, o, wiedzieliście, ja naprawdę tego nie umiem. Tak mi się to kojarzy z blondynką, taką sympatyczną, wesołą, więc zawsze uczniom przypominam o tym, żeby nie wchodzić w te buty, żeby jeszcze raz, jeżeli coś robisz, to bądź dla siebie lojalny, postaraj się zrobić to najlepiej, jak umiesz, jak się da, tak? A nie z takim właśnie, z taką naliczałością tłumaczenia swoich błędów i zarazem od razu taka zdrada siebie to wychodzi, bo od razu robisz coś gorzej, niż faktycznie mogłeś to zrobić. Więc proponuję, syndrom blondynki zostawiamy, jak już wiemy, że coś takiego jest. No i w tej chwili tak, co zrobić, jak śpiewać w 5 krokach? Cel, który przed nami stoi, to jest jaki cel? Jak chcemy śpiewać? Jak chcemy, żeby było dobrze? To powiem Wam tak. Cel jest taki, żeby głos brzmiał, żeby było miło, żeby Ty, jako wokalista, jako solista, jako wykonawca, miałeś zadowolenie z tego, co robisz, ok? Tu, w tych punktach, mam tu właśnie kartkę wypisaną, w której poglądam, żeby mi nic nie uciekło. Tutaj też wypisałam sobie, dlaczego, czyli wytłumaczyć, dlaczego mamy, będę Wam proponować robić to dużym głosem na początku. Na koniec już będzie normalnie, ale w trakcie dobrze było przyzwolić sobie na ten większy głos, zresztą cały czas tym zajmujemy się na tych zajęciach, tak? I dlaczego to jest warte? A po to, by mieć zasób. Bo później, jak jest kulminacja, to ten głos będzie miał tą kulminację, bo jeśli cały czas śpiewasz cicho, no to cały czas będziesz tak śpiewał. To jest po pierwsze. A po drugie, po to, by to ciche śpiewanie później było ułożone i uporządkowane i czyste. Co mam na myśli? Wtedy, gdy śpiewasz pełnym głosem każdą sylabę, czyli każdy dźwięk, każdą wysokość dźwięku, która jest przed Tobą, to wtedy, gdy już wyciszysz, to ten głos nie będzie taki rozluźniony i latał, tylko będzie dokładnie wyznaczona ścieżka i będzie łatwiej to zaśpiewać, będzie lżej to zaśpiewać, będzie to tak finezyjnie, lekko i sympatycznie, że tak powiem, ok? I ktoś powie, o, to ma talent na Ciebie, ktoś tak powie. Nie, a to nie dlatego, że masz talent. Oczywiście, że pewnie masz. Natomiast to jest dlatego, że po prostu zrobiłeś kawał dobrej roboty. I tą dobrą robotę Cię proponuję. Czyli co robić, żeby już w tej chwili zacząć śpiewać? Krok pierwszy, punkt pierwszy nazywa się tak. Mów, nie śpiewaj.
Nie śpiewamy, mówimy. Dużo o tym mówiłam wcześniej, czyli komunikacja, śpiewanie, wydobycie głosu, że ja coś z siebie wyciskam, to jest zła komunikacja. Na nią z Twojej strony głosowe nie reagują. Jeśli jesteś bardzo zainteresowany tematem, to zobacz te poprzednie lekcje o niedomykaniu się stron głosowych, o poprzednio, o filtrach. Dużo, dużo tam rzeczy o tym było powiedziane. Dlatego cały czas używamy komunikacji, mówienie. Komunikat, czyli ze swojego mózgu do naszego ciała płynie komunikat, ja chcę powiedzieć. I tylko on wprowadza struny głosowe w ruch. On wprowadza w ich działanie. Oni wtedy wykonują swoją pracę zgodnie z Twoją naturalnością, zgodnie z Twoim ciałem. To jest bardzo ważne, że po prostu mówiłeś, ok? I co mam tu powiedzieć? Chcę pokazać Wam przykład, który w tej chwili właśnie zaraz mi się otworzy. Nagrałam tu kilka utworów, kilka podkładów, które chcę ewentualnie zrobić. I szczerze mówiąc, cały czas nie wiem, co zaśpiewać, jak prawdziwy wokalista. No bo tak, bo mam wykształcenie klasyczne. Najlepiej będzie mnie w klasyce. Natomiast klasykę nie każdy czuje i rozumie. Może ewentualnie na koniec Wam pokażę, ale w tej chwili zrobimy może taki utwór. No nie wiem jaki. Dobra, może być ten Moon River z filmu Śniadanie Tiffany'ego. I teraz zauważ, jak będę śpiewać, to będę cały czas mówić to, tak? Czyli gdy my mówimy, nawet jakby to był długi dźwięk, to i tak te struny głosowe cały czas będą wprowadzone w ruch. I to jest bardzo ważne. Krótkie dźwięki. Natomiast na długich będziesz trochę dłużej mówić, ok? I zobacz, jak ja to zrobię. No dawaj, uruchamię się. Jeszcze raz, false start wyszedł. Prawda? Czyli cały czas opowiadaj, mów to. Pamiętasz o tym na poprzednich lekcjach też u nas było tak, że my potrzebujemy zarządzania ciałem całościowe. Nie możemy skupić się na poszczególnym działaniu, ok? I ta całość nam będzie w tej chwili bardzo fajnie współgrała z tym podstawowym zarządzeniem, że my mówimy Moon River! Jakby opowiadam całą historię, tak? A jednocześnie z tym wypuszczam na tą głos, na każdą sylabę. Czyli nie mówimy, my śpiewamy. Mów, nie śpiewaj, czyli my śpiewamy właśnie, nie mówimy, ok? Dobrze. Kolejny punkt, który Tobie proponuję, nazywa się dźwięk przed dykcją, artykulacją. Widzisz, tutaj mamy trochę zgrzyt, bo tam, gdzie pójdziesz na lekcję śpiewu, to niestety będą Cię uczyć dykcję, artykulacja, przypona, ok? Nie wiem, dlaczego nie uczą domykania się strun głosowych. To jest inny temat, bo faktycznie też jakby warto nad tym zastanowić się, bo na lekcjach śpiewu nie uczą głosu, tylko zarządzanie mięśniami i wszystkim, czym się da zarządzać. To jest bardzo dziwne, nie proponuję tego robić, bo później, tak jak po SLS, jeden z moich uczniów, pamiętam, kiedyś miał bardzo wielkie trudności, bo widzisz, jeśli Twoja uwaga skupiona cały czas na zarządzaniu i sposobu na każdy rejestr, to później bardzo ciężko od tego oduczyć się myśleć, ok? Bo cały czas pamiętam właśnie były te odruchy do tego, żeby z powrotem tym zarządzać i to było bardzo męczące. Na szczęście w tej chwili ta technika nam odchodzi i nawet już gdzieś zabroniona, bo już udowodniono, że szkodzi. Więc proponuję Tobie bardzo tego nie robić, a robić coś innego. A co dokładnie robić? Drugi punkt u nas nazywa się wypuść dźwięk przed dykcją, artykulacją. Czyli zobacz, na Moon River to był taki przykład. Można zrobić tak, jak śpiewałam poprzednio, a można zrobić tak. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style.
na przykład, nie? Wszystko wymawiać. No przecież dykcja, artykulacja jest ważna. A, dodam jeszcze do tego polszczyznę, bo polski język jest bardzo wymagający, stąd ja czasem mam akcent, bo rosyjski nie jest taki wymagający. Tam jest, pisze się moloko, a mówi się mlako. On jest taki zupełnie luźny, stąd później może ktoś mówi, o, tam Rosjanie dobrze śpiewają. Nie, to jest między innymi, to jest właśnie to przyzwolenie i taki śpiewny język, jak się mówi, bo tam w ogóle nie trzeba tego wymawiać. Więc plus polszczyzna, która jest wymagająca, wymaga, żeby dobrze wyraźnie mówić, to wszystko sprawia, że później, jeżeli ktoś chce coś zaśpiewać, to pierwsze mu, co przychodzi do głowy, to wyraźnie to zrobić, tak jak mówi. Normalna sytuacja, tak mamy. A to właśnie będzie szkodziło. Czyli nie będzie Moon, River, White. Nie, 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 nie. Nie przenosimy tego. To jest bardzo ważne. To jest tak, jakby ten dźwięk się wylał. Poślizgnął się. Moon! Bo tak naprawdę w śpiewaniu chodzi o dźwięk, o głos. Dykcja artykulacji, artykulacji tak cię ktoś usłyszy, prawda? Tak samo kiedyś tłumaczyłam na kołysanki. Nie tak, że aaa, kotki dwa, szarobury i tak dalej. Nie. Aaa, kotki dwa, szarobury obydwa. Wypuścić ten dźwięk przed dykcją, artykulacją. I na to sposób, jaki mogę ci zaproponować? A wiesz, taki sposób, na przykład mam takie ćwiczenie, taką technikę, która się nazywa UP, udawanie pijanego. Mhm. Czyli, jeżeli jestem taka rozluźniona, a mam głupią odwagę, tak? To, wow, bo tak mamy w tym stanie, prawda? No to wtedy je ta odwaga mi daje głos, daje ten dźwięk, prawda? Bo to jest ta energia, która mi kumuluje się w ten głos. Natomiast ciało jest na tyle rozluźnione i luźne, i takie fajne, że nie spina się na dykcję, artykulację. I wtedy wychodzi nam taki duży głos. Okay? No i to, co proponuję Tobie zrobić, żeby na każdą sylabę Moon, River, zobacz, to nie jest River, prawda? Angielski on jest też taki, nie jest taki wyraźny, prawda? Tak jak polski język, więc nie przenośmy tą polszczyznę właśnie na angielski, na inne języki. Natomiast u nas też jest bardzo ważne, żeby to był dźwięk, żeby to był głos, żeby on zabrzmiał, okej? Okay? Moon, river, wider than a mile, okej? Okay? Kotki dwa! Tak, pobawić się tym głosem. W ogóle proponuję sobie zrobić odpowiednie warunki, usiąść gdzieś do ciebie wygodnie, gdzie nikt nie podsłuchuje pod ścianą, a jak podsłuchuje, to dogadałeś się z nim, że akceptuje, albo no po prostu zrób sobie dobre warunki, żeby ciebie to nie stresowało, okay? Że ktoś tam podsłuchuje. I po prostu poćwicz sobie w ten sposób. Jeszcze raz. Wypuścić dźwięk przed dykcją, artykulacją. Na innych ćwiczeniach pokazywałam tak. Pamiętasz, wołaliśmy... Ej, prawda? Był głos. A jak robię ej, to nie ma głosu. Dykcja, artykulacja zabiera nam głos. Blokuje go. To jest jeden z blokatorów. Dlatego wypuścić dźwięk przed dykcją, artykulacją. Trzeci punkt nazywa się bezwładny głos na każdą sylabę. Trochę nam właśnie z powrotem wychodzi to UP, udawanie pijanego. Bezwładność, o tym pojęciu dużo mówiłam poprzednio. Bo właśnie ona powoduje między innymi wspiera domykanie się strun głosowych. Pamiętasz, mówiliśmy o tym, że struny nie domykają się z dwóch powodów. Niepełny głos tego, co ze sobą robisz, czyli wtedy, gdy powstrzymujesz się, robisz ostrożnie, bo ktoś coś pomyśli, bo to są strachy, albo dajesz za dużo siły, ok? Niepełny głos, za dużo siły i tam działają mięśnie. Czyli jeżeli zrobisz to bezwładnie, to wtedy masz głos, ale zarazem masz taką niekomfortową sytuację, bo za chwilę ten głos wydaje się, może coś wywinąć, ale nie wywinie, bo ty panujesz nad sytuacją myślą, ok? Nie zdarzy się ciebie opowiedzieć coś, czego nie chciałeś. No oczywiście ja nie mówię w emocjach, czasem tak jest, ale gdy ja myślę i planuję, to mówię.
To tak jest. Tak samo u nas będzie ze śpiewaniem. Ten głos będzie dokładnie ukierunkowany poprzez myśli. A na bezwładności będzie tylko większy i taki fajniejszy. Po to potrzebujemy duży głos, bo później mieć zasób. Gdzie ewentualnie później pokazać, właśnie wyeksponować to. No i dobrze. Bezwładnym głosem. I jakby to zabrzmiało w tej chwili na Moon River? Oczywiście ja to robię w tej chwili z podkładem. Na samym początku proponuję Tobie nie robić to z podkładem, czyli bierzesz mniej więcej tonację, tak jak słyszysz, wziąłeś pierwszy dźwięk, tu chyba tak było, prawda? No więc i Moon River, bo podkład nam robi tempo i dzięki temu już ciężko będzie tak naprawdę jakby poczuć wygodę każdego dźwięku na bezwładności, żeby nie było to tempo. W tej chwili zrobię to z podkładem, a, bo to jest inny podkład, ok? Może innym później. Czyli to będzie bezwładnie. Zobacz, ja mówię, a jednocześnie z tym przed dykcją, artykulacją i na bezwładności. Braver, wherever you're going, I'm going your way. To drifters of the city world, where is such a lot of words to see. Tam było wygodnie, prawda? No już, powstrzymaj się. Słuchaj. Dobra, powstrzymał się. Dobrze. Czwarty punkt. W każdej piosence są niewygodne dźwięki. I sposób, który proponuję Tobie na te niewygodne dźwięki, by się poślizgnąłeś na nich. Nie walczyć. Bo mamy taką zwykle zasadę, że szukamy dobrego rozwiązania dla tych dźwięków i kombinujemy, jak to zrobić. Szukamy jakiegoś sposobu, techniki i tak dalej. To wszystko, pamiętaj, opiera się na Twojej świadomości. Czyli wtedy, gdy Ty słuchasz sam siebie, szukasz ze własnego doświadczenia najlepszego rozwiązania, to pamiętaj o tym, co Ci teraz powiem. Nie znajdziesz. Bo Ty po prostu go nie znasz. Nawet jeżeli znałeś go 2 minuty temu, albo całe życie śpiewałeś tak, pamiętaj o tym, że nasze ciało ciągle się zmienia. Ono ciągle będzie miało inną pozycję. Ono Ci zaproponuje coś innego, a może właśnie jesteś na kolejnym etapie, bo wiesz, nasze etapy to nie jest tak cały czas, że do góry idziesz i widzisz ścieżkę, tam światełko w tunelu. Nie, u nas jest tak, że jak zaczyna się rozwijać, to wtedy masz schodek. Masz schodek do góry i idziesz, o fajnie, rozwijam się, a później i ściana. Okej. Okay. Myślisz, o Boże, i co mam teraz zrobić? To znaczy, że przed Tobą jest kolejny stopień, kolejny dalszy etap rozwoju. Dlatego czasem jest tak, że szukasz i możesz coś wyczuć. Natomiast przyjdzie na pewno moment, gdy szukanie nie pomoże. Ciągle powtarzam swoim uczniom, nie szukaj, nie znajdziesz. Sam proces szukania to już jest sygnał, że zwracasz uwagę na to, co robisz sam ze sobą i poszukujesz ze swojego doświadczenia. Doświadczenie zwykle mamy, nawet jak śpiewałeś 50 lat, to zwykle ono nie wystarcza, bo nasze ciało się zmienia. To tak jakby, no niech będzie, znasz 2 kolory na początku życia, później 5, 10, nawet 50, ale to jest nie cała paleta, mam miliony kolorów. Okay? Nie będziesz wiedział, który dokładnie, w którym miejscu sposób będzie pasował. Dlatego najgorsze, co można zrobić na trudnych dźwięków, to kryłować i szukać sposobu. Nie szukaj, nie znajdziesz. Twoje ciało zna ten sposób i to jest bardzo prosty sposób. Wiesz, jak to zrobić? Bardzo proste. Po prostu zrób czwarty punkt. To się nazywa poślizgnij się na trudnych dźwiękach. Tak jakby, zobacz, pamiętasz, poprzedni temat mieliśmy filtry głosowe. Można to powiedzieć, powiedz przed filtrami, ale
ale z taką właśnie akcją, UP, udawanie pionego, że od razu, tak? Jeszcze przed tym, co chcesz zrobić. Warto tu wspomnieć o tym, że na tych 6 lekcjach jeszcze nawet nie dotknęłam najważniejszych instrumentów emisji głosu EgoSync. Na razie jesteśmy na początku, ale w tej chwili, by już teraz zacząłeś śpiewać, to będą bardzo pomocnicze wskazówki. Powiem Ci, że sama by chciałam usłyszeć te wskazówki te 30 lat temu, jak miałam właśnie chyba taki najbardziej okres śpiewający w 15 lat, gdy chciałam się rozwijać i nie wiedziałam, jak to zrobić. Nie wiedziałam, właśnie robiłam to, co tłumaczyłam przed chwilą. Szukałam, kreowałam, szukałam sposobu, konsultowałam się z nauczycielami, które mnie proponowali coś, co zupełnie mi nie pomogło, a na odwrót bardzo mocno zaszkodziło. A by trafić na swoją naturalność, po prostu nie przeszkadza jej głową. Swoją głową, swoim doświadczeniem. Ok? Zobacz, co my tu mamy? Mamy taki utwór, może właśnie tą klasykę wezmę, bo w rozrywce na pewno gdzieś możesz mieć wyższe dźwięki bardzo często. Bardzo ważne też zauważyć, że wysokie dźwięki najczęściej nie są trudne. Wiesz o tym? Bardzo często ich boimy się, ale przyczyną tego, że nie wychodzą wyższe dźwięki, bardzo często mamy te dolne dźwięki. Czyli dźwięki pod nim, dokładnie ten, który pod nim, na tyle na niego ze strachu przed górnym nie zwracamy uwagę, że zapominamy o nim. A on był przyczyną. Także jeżeli zrobisz ten trzeci punkt, bezwładny głos na każdą sylabę, by każda sylaba była stabilna, to rozwiążesz ten problem. I on później będzie Ci skutkował, że nawet nie zauważysz, jak to wszystko zaśpiewasz. Po prostu będzie fajnie. Czy brać to, czy nie? Dobra, trochę się boję, bo to jest już taki poważny utwór, klasyka, ale pokażę tutaj, że tam są trudne interwały, ok? I na tych trudnych interwałach właśnie dobrze byłoby, po pierwsze, będę w tej chwili, to co będę robiła, będę mówiła, nie śpiewała, dźwięk przed dykcją, artykulacją, zresztą tam nie ma artykulacji, to jest wokaliza, i bezwładnym głosem, tak? I jeszcze przed jakby tymi górnymi dźwiękami będę starać się wyprzedzić, jakby wylało się, właśnie tak jak poślizgnęłam się i wyszedł mi ten głos, powiedzieć jeszcze przed filtrami, przed tym jak się zepniesz, ok? Tu będę interwała. I teraz zobacz. No, patrzymy się. A ta, to jest trudny interwał, prawda? Taki większy. Więc dobrze byłoby go powiedzieć, a jednocześnie z tym przed kreacją, bo jeżeli by kreowałam go, ja by w ogóle go nie zaśpiewałam, prawda? A tu nagle się zaśpiewało. Czyli wyprzedzić ten dźwięk, wyprzedzić trudność, wyprzedzić ten problem, który u Ciebie powstaje w głowie, mówię, boję się, nie wiem, jak to zaśpiewać, nie? A później po przypadku długiego dźwięku ciągniemy go ciągle, mówimy go ciągle i wtedy on trwa, ok? Ok, dobrze. Tu co można jeszcze powiedzieć? Na Moon River, to co śpiewałam wcześniej, jakby to wyglądało? Wherever you
pamiętam, z uczniami śpiewaliśmy i to gooey moon jest taki większy. Natomiast jeśli tego powiesz z tą bezwładnością, z tą impetem, nawet nie zauważ, że to jest trudny dźwięk, ok? To będzie o wiele łatwiejsze. Dobrze. Podsumujmy te cztery punkty. Zobacz. Cały czas mamy jedną komunikację, to będzie cały czas mówienie. Dodajmy do tego tylko, by wypuścić to przed dykcją, artykulacją, by pośliznąć się na trudnych dźwiękach, by była bezwładność. Tak na samym nie zauważ, cały czas to jest wspieranie tego samego pojęcia. Będzie to się wiązało z tym, że będziesz jakby zmuszony na tyle, by dać sobie taką wolność, razem z którą przyzwolisz sobie na swoją niedoskonałość, na to, jakie ty jesteś naprawdę. To jest fajne. Ostatni punkt, który proponuję tobie, opowiedz tą historię emocjonalnie. Czyli jeszcze raz, bo będziemy mówić, ale tę historię proponuję tobie, bo powiedziałaś z emocjami, bo emocje są najważniejsze. Bez emocji nie ma muzyki. Ludzie, my jako widzowie, którzy idą na koncert, my potrzebujemy tych emocji, bo bez tego nie ma muzyki. Jesteśmy rozczarowani, zdruzgotani, jesteśmy po prostu nawet wściekle, jeżeli wokalista albo muzycy, którzy grają, nie przekazują tych emocji, po prostu grają jak maszyna. To jest przerażające i okropne. Dlatego najważniejszy tak naprawdę punkt w tej chwili, by zrobiłeś to emocjonalnie, tłumacząc swoją wizję, swoją wizję, bo to jest najważniejsze, swoje spojrzenie, co chcesz powiedzieć przez ten utwór, na jakim miejscu jesteś. Po prostu opowiedz tak, jak to widzisz. Nawet jeśli to jest wokaliza, którą przed chwilą śpiewałam, zawsze w niej można zobaczyć. I teraz zobacz. Spróbuję wyjść z butów nauczycieli i wejść w buty wokalisty, żeby zrobić to dobrze. Natomiast zobacz niesamowitą rzecz, którą będziesz obserwować teraz. To jest to, że to, co czuję ja jako wokalista, ty będziesz też wiedział. To jest takie niesamowite. Czyli to, co ja mam w głowie, gdy ja śpiewam. Jeśli ja śpiewam i myślę o trudnych dźwiękach, to ty jako widz też będziesz to widział. Jeżeli ja śpiewam i mam gdzieś, czy mi się uda, czy nie, po prostu bo olewam to, w tym sensie, że widzę, że to nie jest najistotniejsze. Najważniejsze są emocje. Głos mamy. Uwierz mi, każdy z nas posiada naprawdę ogromny głos. Słuch również mamy. Spotkałam za te lata naprawdę dokładnie dwie osoby, pamiętam, którą wysłało do chóru, żeby ewentualnie pośpiewali tam. Po jakieś 30 minutach sprawdzenie, czy naprawdę nie da się tego zrobić. Ale zwykle, nawet jak ktoś nie trafia w dźwięki, to i tak później śpiewał czysto. Bo to jest tylko strefa komfortu, które trzeba przesunąć, powiększyć. Ok? I tyle. Dlatego nawet jeżeli zaśpiewasz taką kołysankę, którą zaproponuję Ci za chwilę, w której będzie mówienie, będzie wypuszczenie na trudne dźwięki poślizg, będzie bezwładność i opowiesz to emocjonalnie, to właśnie będzie to. Lubię ze uczniami na samym początku właśnie wybierać takie proste utwory, które nie wymagają głosu, żeby odważyć ludzi śpiewać, a jednocześnie z tym ten utwór, on też będzie proponował właśnie taką opowieść, bo przecież mówisz do dziecka, to jest kołysanka, tak? Więc trochę przesunę ten wstęp. Królu mój, ty śpi, a ja. Królu mój, nie będę dzisiaj spał. Kiedyś tam będziesz miał dorosłą duszę. Kiedyś tam. Kiedyś tam. Ale dziś jesteś mały jak okruszek.
wysłał nam. Ale dziś jesteś mały jak okruszek, który los zesłał nam. Widzisz, i nawet jeśli mało jest słów, mało jest coś do zaśpiewania, to można to zaczarować, prawda? W drugiej zwrotce można więcej dać emocji. Królu mój, ty śpi, a ja. Królu mój, do snu ci będę grał. Nie pamiętam dalej słów, więc nie będę dalej śpiewać. Tak to można zrobić. Emocje są najważniejsze. Emocjonalnie opowiedzieć historię. Przed dykcją, artykulacją. Z akceptacją swojego głosu, bo z bezwładnością. I z poślizgiem. Wyćwiczenie tych górnych dźwięków. Jak wyćwiczysz pełny, duży głos na każdą sylabę, później nagle okaże się, że te trudne dźwięki wcale nie są trudne, bo będziesz miał tam wyćwiczoną taką mocną platformę, chciałam powiedzieć, taki fundament, na którą możesz sobie już naprawdę porządnie się oprzeć. Kochani moi, mam nadzieję, że moje wskazówki były dla Was ciekawe i będą dla Was przydatne. Proszę o komentarz, proszę o polubienie, bo powiem Wam tak, że na pewno to bardzo dobrze wpływa przez algorytm YouTube na promowanie tych filmów. Jeżeli uważasz, że jest to na tyle fajne, że można z kimś podzielić się, to podziel się z nim tym. Niech jak najwięcej ludzi zaczyna śpiewać, bo pozytywne emocje, dobre emocje, dobra rozmowa ze sobą jest uzdrawiająca. Jeśli chciałabyś rozwijać swój głos ze mną, to tu w pierwszej linii opisu znajdziesz link do kursu Śpiewaj Profesjonalnie. Wejdź na ten link, tam poczytasz opis tego kursu, tam znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań i wtedy zdecydujesz, czy naprawdę to jest Twoja droga. A powiem Tobie, że najdroższa wersja tego kursu ze wszystkimi bonusami i z bezpłatną konsultacją ze mną kosztuje niecałe 3 lekcje. To naprawdę jest świetna oferta, bo w kursie już masz dołączoną konsultację ze mną. Jeśli masz jakiekolwiek inne pytanie lub propozycje na ten vlog tematu, propozycję tematu, to proszę napisz do mnie, z chęcią Ci odpowiem na Twoje pytanie, a propozycje są najcenniejsze, bardzo cenne. Bardzo chcę wiedzieć, co myślisz i co dla Was by było dobre na kolejną lekcję, oprócz oczywiście zaplanowanych moich lekcji, które i tak czekałam w swojej kolei. Życzę Tobie powodzenia. Wszystkiego dobrego. Pa!